Witam Państwa, mówię Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części powiemy sobie parę słów na temat tego, jak działa constrain o nazwie Piston. Konkretnie mówimy o symulacjach Rigid Body zintegrowanych z Blenderem. To nie jest to samo, co mamy w silniku Blender Game. A więc na początku, aby pokazać, jak to działa, dodam konfigurację podobną troszeczkę do tej, o której mówiłem wtedy, kiedy omawiałem slider. To znaczy, będziemy potrzebowali kilku klocków, lub też kilka klocków po prostu. Pierwszy z nich będzie w fizyce ustawiony jako passive, a konkretne kolejne trzy jako active. I teraz pomiędzy takimi klockami ustawię sobie constrainy za pomocą guzika connect. Pierwszy z nich będzie ustawiony jako piston. Wszystkie pozostałe ustawienia będą bez zmian. I teraz wystarczy tylko nacisnąć guzik connect, aby ten piston się dodał kolejny raz pomiędzy następne dwa klocki. Teraz zaznaczam następne dwa klocki. Naciskam connect i już mam dodane wszędzie trzy constrainy, które łączą klocki stojące na sobie. No i teraz ten constraint piston działa bardzo podobnie do tego constraina, który nazywa się slider. Działanie tego constrainu jest takie, że on pozwala, podobnie jak slider, przesuwać obiekt w osi X i dodatkowo pozwala obracać ten obiekt wokół osi X. A więc jest to coś podobnego troszeczkę do ruchu składowych elementów jakiegoś tłoka w silniku czy w czymś podobnym. Więc może popatrzmy, jak to działa. Ustawię sobie czas symulacji w cache'u na 3000 klatek, aby mieć troszeczkę więcej czasu na obejrzenie dokładnie, jak się zachowuje system. Teraz uruchamiam animację. Już się odbywa symulacja. Zaznaczę sobie dolny klocek i go delikatnie przekręcę. Teraz widzę, że te klocki zachowują się jak szalone i po prostu poleciały gdzieś tam kręcąc się. Z takiego zachowania nie wynika jeszcze dokładna definicja działania tych constrainów, ponieważ nic szczególnego tutaj nie można zaobserwować. No więc należałoby ustawić konfigurację. I teraz ta konfiguracja jest bardzo prosta, ale już nieco bardziej złożona niż w przypadku poprzednich constrainów, o których mówiłem wcześniej. Mianowicie mamy tutaj w limits dwie rzeczy, które możemy zmienić. Ja na razie ustawię te rzeczy tak, aby były po prostu włączone i pozostawię te wartości bez zmian, a więc włączę tylko x-axis oraz x-angle, czyli przesunięcie na osi x względem położenia równowagowego, w którym jest ten constraint, oraz obrót od minus 45 do plus 45 stopni, więc każdy z tych klocków będzie mógł wykonać taki jeden kąt prosty dookoła obrotu. Teraz w kolejnym constrainie włączę te dwa guziki i w kolejnym. Teraz będziemy mogli zaobserwować, jak to działa znacznie lepiej. A więc uruchamiam symulację. Wszystko się już symuluje. Przekręcam delikatnie klocek i proszę zobaczyć. Całość działa podobnie jak slider, ale te klocki zachowują się również tak, jakby miały swobodny obrót dookoła osi X. I po prostu wiszą. W taki sposób właśnie można zobaczyć, co się z nimi dzieje. Okay? To jest dosyć stabilne. Mogę nimi tutaj mocno szarpać. To nie jest constraint, który byłby skłonny się zerwać. W związku z tym może tutaj po prostu machać tymi elementami. To jest coś takiego, co może posłużyć mi do zrobienia jakiegoś takiego machającego ogonka, merdającego u psa, czy jakiś tego typu rzeczy. No nie będę wymyślał, ponieważ w tym wymyślaniu to być może nie jestem najlepszy. Ale już widzicie, jak to działa. Jeżeli teraz miałbym zmniejszyć kąty obrotu w każdym z tych constrainów, wpisując tutaj na przykład minus 15 i 15, no to będę miał oczywiście o wiele mniejszą swobodę podczas zginania się tego mojego łańcucha z klocków. No i to spowoduje, że całość się nieco usztywni. Proszę zobaczyć. Wpisałem wszędzie ograniczenia kątów do 15 w każdą stronę. Jeżeli teraz uruchomię symulację, przechylę, to te klocki troszeczkę mniej się będą wyginały. Widać, że już tak mocno nie są w stanie się powyginać. Oczywiście trochę będą tutaj zwisać. Tak jak powiedzmy sobie student po sesji zwisa z barierki. No ale może bez takich konkretnych rzeczy. Tak czy inaczej, korci mnie, żeby tu wymyślać jakieś dziwactwa. Także wiemy po prostu już, jak to działa. Ok, myślę, że to jest wszystko, co na temat constrainu tego można powiedzieć. Reszta opcji została wcześniej wyjaśniona. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.